żegnamy kolejną brygadę, która stacjonowała na toruńskim poligonie. Brygadę ze Stanów Zjednoczonych, dzielnych żołnierzy i oficerów, którzy od listopada ubiegłego roku ćwiczyli razem z naszymi żołnierzami, ale przede wszystkim rozpoznawali miejsce, jako że wojska amerykańskie są dla nas wojskami, które bronią naszych granic i tu właśnie w tym miejscu trenują, przygotowując się i doskonaląc przede wszystkim swoje umiejętności działań operacyjnych na terenie naszego kraju. Chcę panu pułkownikowi i wszystkim 400 przeszło podopiecznym żołnierzom podziękować za ich wielkie zaangażowanie, za to, że opuścili swoje rodziny, żeby służyć w misji pokojowej, broniąc tego pokoju tak daleko od swoich rodzin. Thank you very much to our marshal and to the surrounding communities. It's been very beneficial for my soldiers, with our families back at home in the States. Yes. And since being here, we've had a great opportunity to really interact and mingle and be part of the community. And it's been very special for us as over the past seven to eight months as we continue to train for our mission set here, especially during especially over the past few months with the pandemic. Mm. We've been able to continue to train in the Polygon. We've been able to continue our mission set. But again, the most important piece of it is, I think, is the cooperation we've had, and it's been really fantastic. So I want to say thank you very much once again for your hospitality and for the openness that everybody has showed us here over the past 8 months. So thank you very much.